Dominik Stokłosa, znany w świecie e-sportu jako Mokry Suchar, w pierwszym epizodzie swojego podcastu zaprosił Kasix, jedną z najpopularniejszych polskich streamerek. Podczas rozmowy Mokry Suchar i Kasix zagłębili się w świat freak fightów. Bo ty byłaś kiedyś w MMA. Czemu? Bo ty chyba mogłaś tam jeszcze zostać. Ja nie chciałam tam już zostać. Mi się no właśnie, znudziło. Tylko ty właśnie nie chciałaś. Znudziło ci się? To jest... No. Pieniądze nie były jakieś takie, wiesz, mega wow. Dychę plus tyle, ile pay-per-view sprzedałam. Ja dostawałam chyba całość za pay-per-view, jak sprzedałam. No zawsze to jest też idea pokazania się na Fame MMA. No, najbardziej mnie to frustrowało, że ja robiłam wywiad z każdym zawodnikiem, a puszczali na przykład na transmisji 3 bądź 4. Dla mnie koszt jakby psychiczno-fizyczny, który muszę ponieść, żeby tam pojechać, to wolę zarobić 6 koła i chcę zrobić jednego streama, nie? Oboje mieli coś do powiedzenia na temat ofert, jakie otrzymali za udział w takich wydarzeniach. Ty miałeś na pewno też jakieś ofertę walki? W High League'u miałam gdzieś dawno, dawno temu. Za 200 tysięcy, jeżeli już cię tak to interesuje. O, to super, mieliśmy taką samą stawkę oferowaną, tylko że ja w Prime. Znaczy no ja miałem 200 tysięcy i 50 koła za wygraną, no i pay-per-view. Ja chyba bym walczyła z Mrs. Honey, tak jak patrzyłam z tego, co wyszło. A wyszłabyś za jakieś pieniądze, że byłyby na tyle, nie. Żebyś wyszła? Znaczy teraz to w ogóle nie mogę, nie, ale... Nie, bo nie wypada. Udar miałaś, zapomniałem o tym. Ja bym dostała w głowę raz, to bym Podcast Mokrego Suchara przez jego autentyczność i wgląd w kulisy branży staje się must hearem. Przypomnijmy, że jest on menedżerem ekipy Xayo Industries. Rejestracja domeny Icon MMA TV wzbudziła spekulacje na temat potencjalnej konkurencji dla obecnych federacji. Choć nie można jeszcze jednoznacznie stwierdzić, czy to właśnie ta spółka będzie odpowiedzialna za nową federację, to fakt rejestracji domeny budzi ciekawość. Dodatkowe informacje na temat Icon MMA pojawiły się na nieoficjalnym profilu na Instagramie, który określa się jako fanpage. Dotychczas opublikowano 4 posty sugerujące potencjalnych influencerów, którzy mogą pojawić się na pierwszej odsłonie tej nowej organizacji. Wszystkie dotychczasowe informacje należy traktować z przymrużeniem oka, co podkreślił Mateusz Kaniowski na swojej ostatniej transmisji. Dobra, dostałem pytanie, co sądzę o nowych federacjach MMA. Powiem wam szczerze, że ja jestem w bardzo dużym szoku, że ktoś chce jeszcze w tym momencie startować. Jesteśmy u zmierzchu gal freak fightowych. W najnowszym odcinku Seba Kot, znany również jako Faceless, sportowiec i ekspert w dziedzinie sportów sylwetkowych, poruszył ważny temat dotyczący samopoczucia i kompleksów związanych z sylwetką. Przykładem posłużył mu Michał Boxdel Baron, który publicznie przyznał, że zmagał się z zaburzeniami odżywiania. Przykład macie prosty. Boxdel. Widzieliście jego plecy? No, taki stan pleców osiągają osoby, które naprawdę nie hamują się w środkach. Druga rzecz, przyznał się do bulimii. Nie wiem, uzależniłem się od wymiotowania po posiłku, jeżeli jestem głodny i robię coś powyżej makro. I to jest tak głupie, ale nie umiem z tym nic zrobić, nie? No jakby muszę iść do lekarza. Czyli osiągnął tę sylwetkę, która jest bardzo średnia, taką właśnie drogą, czyli zaburzeniami natury psychicznej. Sebastian Kot ukazał, jak negatywne następstwa związane z kompleksami mogą prowadzić do drastycznych decyzji, takich jak sięgnięcie po sterydy anaboliczne. Dla fanów freak fightów dzisiejszy wieczór zapowiada się wyjątkowo, ponieważ już o godzinie 20 odbędzie się pierwsza konferencja przed kolejną galą Cloud MMA. To wydarzenie przynosi ze sobą ogromną dawkę emocji, a główną atrakcją jest konflikt między Jackiem Urańskim a Marcinem Najmanem. Cześć, zapraszam wszystkich na konferencję przed Cloud MMA 4. Będzie się działo.